Cześć, zbliżają się walentynki i z tej okazji chciałam Wam tutaj pokazać i omówić kilka moich ulubionych romansów, ponieważ jeżeli nie jesteście tutaj nowi, to wiecie, że od czasu do czasu lubię sobie przeczytać dobry romans. Będzie to całkowicie subiektywna lista, tak więc jeżeli znacie mój gust, jeżeli wiecie, że macie podobny gust, albo jeżeli po prostu któraś z tych książek może Was zainteresować, to bardzo gorąco Was zachęcam do sięgnięcia właśnie po nią, ponieważ wybrałam tutaj takie naprawdę fajne romanse, które z różnych powodów lubię i zaraz Wam te powody postaram się przedstawić. Jednakże warto wspomnieć, że nie uwzględniłam tutaj romansów klasycznych, to znaczy z literatury klasycznej typu Jane Austen czy Siostry Brontë, ale raczej skupiłam się na książkach współczesnych i na takich książkach, które są po prostu lekkie, przyjemne, a niekiedy również wzruszające. Kiedy myślę o romansach, to jako pierwsza do głowy przychodzi mi Colleen Hoover. Wielokrotnie mówiłam, że jest to autorka, co do której ja czuję jakiś taki, no może nawet nie to, że sentyment, ale po prostu czasem lubię przeczytać jej książkę, chociaż ostatnio raczej mnie one rozczarowują, albo raczej może nie zachwycają, to wśród jej twórczości znajdzie się kilka perełek, które naprawdę bardzo lubię i zdecydowanie jedną z moich ukochanych książek tej autorki jest książka Maybe Someday. Mamy tutaj historię Ridge'a i Sydney, którzy poznają się w takich dosyć niecodziennych okolicznościach. W dodatku jest to historia przepełniona muzyką, ponieważ Ridge komponuje muzykę, natomiast Sydney pisze świetne teksty i oni się doskonale będą uzupełniać właśnie pod tym kątem. Jest to przepiękna historia, bardzo wzruszająca. Jest tutaj wiele takich wątków również zaskakujących, o których nie chcę Wam mówić, żeby nie psuć Wam zabawy. Teksty piosenek, które pisze Sydney, są zawarte w tej książce. A poza tym, że te teksty są zawarte w książce, to również jest stworzona w ogóle playlista do tej książki, to znaczy te piosenki istnieją naprawdę. One zostały stworzone oczywiście na potrzeby książki. Artysta nazywa się James Patterson, o ile dobrze pamiętam. I spokojnie możecie te piosenki znaleźć sobie na przykład na YouTubie. Nie polecam ich słuchania, ponieważ one są jednocześnie spoilerami do historii, także polecam słuchanie ich dopiero w trakcie czytania, ale są naprawdę świetne, takie melancholijne. No, ja uwielbiam te piosenki, naprawdę często do nich wracam, bo po prostu bardzo mi się podoba ta muzyka i te słowa również. Maybe Someday to jest przepiękna romantyczna historia, także bardzo gorąco Wam polecam. Jeżeli chodzi o Colleen Hoover, to zdecydowanie moja ulubiona książka. Tutaj mamy wiek bohaterów, to są mniej więcej 20 kilka lat, to znaczy to są studenci mniej więcej, także jest to taka książka New Adult. Ale mam Wam też tutaj do polecenia jedną z takich bardziej, można powiedzieć, dorosłych książek Colleen Hoover, to znaczy mamy tutaj Wszystkie nasze obietnice, albo All Your Perfects, chyba taki jest oryginalny tytuł. I tutaj już bohaterowie są dorośli, to znaczy mają ponad 30 lat, około 35 z tego co pamiętam. I przedstawiony jest tutaj związek dwojga dojrzałych ludzi, którzy chcą stworzyć wspólną rodzinę i problemy, z jakimi się borykają, bardzo mocno właśnie wpływają na ich związek. Jest to też przede wszystkim książka o tym, jak wiele zmienia rozmowa po prostu w związku, jak ważna jest ta rozmowa, jak ważne jest to, żeby dzielić się tymi swoimi lękami, niepokojami, żeby po prostu tego w sobie nie ukrywać, bo to się później nawarstwia i odbija się właśnie na tej relacji z drugą osobą. Również przepiękna historia, tutaj akurat bardzo taka przejmująca, bardzo smutna. Myślę, że ona trafi do osób, które być może mierzą się z podobnym problemem albo które są w wieku bohaterów. Chociaż ja jestem młodsza, to jednak do mnie też ta historia trafiła i również bardzo mi się podobała. I uważam również, że jest to jedna z najbardziej dojrzałych książek, o ile właściwie nie najdojrzalsza. Książka Colleen Hoover, zdecydowanie warta polecenia, jeżeli te takie jej historie, jeżeli czytaliście jakąś jej książkę, na przykład Hopeless, które kiedyś było bardzo popularne, albo w ogóle jakąkolwiek inną i one Was nie urzekły, a wręcz przeciwnie, być może gdzieś tam zirytowały, ale czujecie, że chcielibyście dać tej autorce jeszcze jedną szansę, no to polecam właśnie sięgnąć po Wszystkie nasze obietnice, ponieważ ta książka jest taka naprawdę zupełnie inna od tych pozostałych, ponieważ zgadzam się, że Colleen Hoover pisze w taki sposób dosyć schematyczny i te historie w pewnym momencie zaczynają się zlewać w jedno. One zaczynają być bardzo do siebie podobne, ale właśnie z tą książką jest inaczej i jest ona naprawdę bardzo, bardzo dobrą historią, właściwie nie tyle romansem, co taką książką obyczajową z wątkiem silnym, romantycznym, ale porusza właśnie dużo innych ważnych problemów dotyczących związków niż tylko sam romans. Autorką, która zawsze mi się z Colleen Hoover kojarzy, jest Brittany C. Sherry i mam tutaj do polecenia jej serię Żywioły. Są to cztery książki, ale każda z tych książek to jest zupełnie osobna historia, więc możecie jej czytać niezależnie od siebie. Od siebie tylko powiem, że moje ulubione części to zdecydowanie część pierwsza, czyli Powietrze, którym oddycha, oraz część, to jest część trzecia, ona powinna być tutaj, Woda, która niesie ciszę. To są według mnie dwa najlepsze tomy tej serii, natomiast tak jak mówię, każdy z nich to odrębna historia, odrębni bohaterowie, więc możecie poczytać opisy, zobaczyć, który z nich zaciekawi Was najbardziej. Ja tutaj skupię się właśnie tylko na tych dwóch, które najbardziej polecam. Powietrze, którym oddycha, to jest historia Trisana i Elizabeth. Historia dwojga ludzi bardzo okrutnie poturbowanych przez los, ponieważ oboje stracili w swoim życiu bliskie osoby. Już dokładnie nie pamiętam, ponieważ ja te książki czytałam bardzo dawno temu, mniej więcej w roku ich premiery, czyli myślę, że to mogło być około 5 lat temu. Natomiast dalej pamiętam emocje, jakie we mnie wywołały i myślę, że to jest najważniejsze. Tristan to jest z pozoru taki gbur, nikt go nie lubi w sąsiedztwie. Wszyscy ostrzegają Elizabeth, która chyba z tego, co kojarzę,
wprowadza się dopiero do tego miasteczka. Wszyscy ją ostrzegają właśnie przed Tristanem, natomiast coś ją do niego przyciąga. No i oczywiście okazuje się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Między nimi nawiązuje się taka głęboka więź. A dlaczego? To już musicie się dowiedzieć, sięgając po tą książkę. Natomiast Woda, która niesie ciszę, to historia Maggie i Brooksa. Maggie jako bardzo mała dziewczynka, chyba około 10-letnia, przeżywa pewną tragedię, pewną traumę, z powodu której przestaje mu po prostu mówić, przestaje się odzywać na wiele lat. I właśnie Brooks jest taką osobą, która potrafi do niej trafić. Również tutaj nie chcę Wam za wiele zdradzać, powyższe dlatego, że również nie do końca pamiętam tę historię na tyle, żeby wiedzieć, co tutaj było spoilerem, a co spokojnie mogę Wam powiedzieć, ale po prostu nie chcę Wam również psuć zabawy, natomiast właśnie jeżeli chcielibyście zacząć swoją przygodę z serią Żywioły, to te dwie książki według mnie są w tej serii najlepsze. Wydaje mi się chyba, że Woda, która niesie ciszę, jest nawet lepsza niż Powietrze, którym oddycha. Chociaż tutaj bohaterowie są znowu starsi, także to zależy też w jakim wieku chcielibyście, czy w jakim wieku bohaterów lubicie, może tak, bo tutaj również mamy bohaterów około 30-letnich, 30-kilkuletnich. Natomiast tutaj mamy młodych ludzi. Oni dorastają z czasem, ale jednak wciąż są to stosunkowo młodzi ludzie. Także tę decyzję, od której z tych książek zacząć, pozostawiam Wam. I jeszcze jedna książka w takich podobnych, troszkę melancholijnych klimatach, to książka Bez słów, Mii Sheridan. W Polsce wyszło już kilka jej książek. Bez słów było pierwszą, po którą ja sięgnęłam, natomiast wszystkie te kolejne, które przeczytałam, nie czytałam w sumie wszystkich, które zostały wydane, ale kilka jeszcze po tej książce przeczytałam i żadna nie podobała mi się właśnie tak jak Bez słów. Dlatego tę książkę polecam Wam najbardziej. To jest równie piękna historia, również bardzo podobna do książek i Colleen Hoover, i Brittany C. Sherry, także to są podobne klimaty, bardziej właściwie chyba do Brittany C. Sherry niż do samej Colleen Hoover. Mamy tutaj również takie małe miasteczko sąsiadów, gdzie wszyscy się znają, do którego przyjeżdża nowa dziewczyna Brie. I okazuje się, że w tym miasteczku mieszka taki outsider, który znowu traktowany jest przez tą lokalną społeczność jako wyrzutek, nikt go nie lubi, właściwie się go wszyscy boją z jakiegoś powodu. I on również tutaj nie mówi, stąd ten tytuł Bez słów. No i oczywiście Brie będzie odkrywać, będzie zaintrygowana tym człowiekiem, będzie chciała wiedzieć, co się wydarzyło, będzie powoli go poznawać coraz lepiej i na jaw wyjdą pewne tajemnice. Tak więc jak widzicie, jest to dość podobne do Powietrza, którym oddycha, Brittany C. Sherry. I rzeczywiście te książki są dosyć podobne, natomiast obie są bardzo dobre, są to bardzo dobre romanse, bardzo poruszające i takie, przy których można troszkę też popłakać. Także bardzo gorąco Wam polecam również Bez słów, Mii Sheridan. A przechodząc już do takich zupełnie lekkich i przyjemnych klimatów i do takich też troszkę bardziej młodzieżowych, mam tutaj do polecenia Wam książkę Anna i pocałunek w Paryżu. To jest książka, która wydaje mi się, że jest bardzo mało popularna w Polsce. Ona została wydana dosyć dawno temu przez wydawnictwo Amber i w ogóle ta okładka jest strasznie niezachęcająca. No, ona bardzo, bardzo mi się nie podoba i myślę, że wiele osób może zniechęcić, a szkoda, ponieważ ta historia jest naprawdę świetna. Jest to jedna z moich ulubionych takich właśnie młodzieżówek romantycznych, jakie w ogóle w życiu przeczytałam. No, bardzo mi się podoba i bardzo chciałabym zobaczyć tę historię na wielkim ekranie w formie filmu albo na małym w formie serialu. Myślę, że byłoby to naprawdę coś bardzo, bardzo takiego przyjemnego i ciepłego do obejrzenia, bo właśnie taka jest ta historia. Mamy tutaj główną bohaterkę Annę, która jest Amerykanką, mieszka w Atlancie i pewnego dnia ojciec stwierdza, że wyśle ją na rok do Paryża, do szkoły z internatem, bo czemu nie? Ona z tego powodu jest bardzo niezadowolona, ponieważ musi porzucić swoich przyjaciół, chłopaka, który bardzo jej się podoba i z którym chciałaby stworzyć jakiś związek, no ale w końcu przenosi się do tego Paryża i poznaje tam chłopaka Etienne'a, który całkowicie zmienia jej spojrzenie na to miasto. Oczywiście wątek romantyczny jest tutaj wątkiem głównym, natomiast to, co bardzo mi się w tej książce podobało, to to, jak został przedstawiony Paryż. Przed przeczytaniem tej książki mnie tak naprawdę do Paryża jakoś bardzo nie ciągnęło. Zawsze wydawał mi się taki trochę przereklamowany. Natomiast po tym, jak cudowne są opisy w tej książce właśnie tego miasta, miałam ochotę rzucić wszystko i od razu lecieć do Paryża. Szukałam chyba nawet lotów, z tego co pamiętam, właśnie do Paryża tuż po przeczytaniu tej książki. Także bardzo mi się to podobało. To jest taka książka, która robi tak ciepło na sercu. Bardzo przyjemna rzecz, bardzo krótka, także myślę, że na taki jeden lekki wieczór, jeżeli mielibyście się ochotę odprężyć, to bardzo gorąco Wam polecam. Nie wiem jak z dostępnością tej książki, bo tak jak mówię, nie jest to zbyt popularna książka w Polsce i wydana została też już dosyć dawno temu, ale myślę, że bez problemu możecie znaleźć ją w bibliotekach, a naprawdę warto, bo jest cudowna i uważam, że zdecydowanie za cicho było o niej w Polsce w okolicach jej premiery. Równie ciepła i taka rozgrzewająca serce książka, a właściwie cała trylogia, to jest seria książek o Lara Jean, czyli Do wszystkich chłopców, których kochałam, PS wciąż Cię kocham i nie pamiętam ostatniego tytułu ostatniej części, bo ja czytałam go po angielsku i mam go też w domu po angielsku, ale chyba Zawsze i na zawsze, czy coś takiego. To są bardziej też książki obyczajowe z takim dosyć ważnym wątkiem romantycznym, natomiast nie tylko wątek romantyczny jest w tej książce ważny, ponieważ najważniejsza chyba jest taka rodzinna relacja. Nasza główna bohaterka, czyli Lara Jean, jest półkoreanką, jej mama była Koreanką, natomiast zmarła, kiedy była mała. Ma młodszą siostrę, starszą siostrę, czyli jest ich w sumie trójka i wychowuje je ojciec.
Na początku tego tomu jej starsza siostra wyjeżdża do Szkocji na studia, no i Lara Jean musi tak się troszkę usamodzielnić, ponieważ ta siostra zawsze była dla niej no, taką mamą tak naprawdę po śmierci jej biologicznej matki. To właśnie siostra zajmowała się domem, to siostra się opiekowała, zajmowała się też tatą, pomagała tacie, po prostu przejęła tę rolę matki. No i kiedy wyjeżdża, to Lara Jean musi się usamodzielnić, musi dojrzeć. I właśnie to w tej książce jest najważniejsze, ale jest tutaj również cudowny wątek romantyczny. Myślę, że wszyscy kojarzymy Petera Kamińskiego z ekranizacji Netflixa, ponieważ Netflix właśnie tę serię zekranizował. Zresztą teraz jakoś na dniach wychodzi ostatnia część, trzecia część tej trylogii, jeżeli chodzi o film. Także niedługo będzie dostępna i chyba sobie zrobię maraton z filmami, ponieważ ja te filmy też kocham, nawet chyba bardziej niż książki, chociaż obie te formy są cudowne. Także bardzo gorąco Wam tę historię polecam. To również są takie naprawdę urocze, ciepłe, bardzo takie pokrzepiające książki. Także jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, chociaż te książki akurat były bardzo popularne w Polsce, to polecam się zapoznać. Idealne na walentynki i idealne na taki czas, kiedy macie ochotę właśnie na taką przyjemną, lekką historię. I ostatnia już książka, którą chciałam Wam tutaj pokazać, to książka, o której mówiłam na moim kanale już tyle, że nie będę się za bardzo rozwodzić. Odeślę Was po prostu do osobnej recenzji, która była na moim kanale. Jest to książka Guy Carella, Ashley Poston. W tym roku, właściwie w zeszłym, w 2020 wyszła trzecia część tej serii, która nazywała się Zaczytana i Bestia. Natomiast wciąż to Guy Carella jest tą książką, która skradła moje serce. I znowu jest to bardziej powieść obyczajowa, jednak ten wątek romantyczny jest tutaj kluczowy. Z samego tytułu można się domyślić, że jest to retelling Kopciuszka i każda z kolejnych części tego cyklu to jest właśnie retelling jakiejś baśni. W tym tomie główną bohaterką jest Elle, która jest ogromną fanką serialu Starfield i poznajemy ją tak naprawdę w dniu, kiedy zostaje ogłoszona obsada do ekranizacji na podstawie właśnie, nie pamiętam już, czy to były komiksy, czy to był, oryginalnie to był chyba w ogóle serial jakiś bardzo stary, tam z lat chyba 80. czy coś takiego. To jest, wiecie, coś a la Star Trek, a la Star Wars, tego typu uniwersum. I właśnie Elle jest ogromną fanką tego świata i bardzo się w to angażuje, prowadzi bloga na ten temat. No i dzieją się tutaj różne rzeczy. Wychowuje się również, ponieważ mamy tutaj motyw z Kopciuszka, ona wychowuje się, znaczy wychowuje ją macocha, ponieważ jej ojciec niestety zmarł i ma również dwie przyrodnie siostry. Także no możecie się domyślić, w jakim kierunku ta historia się toczy, ponieważ no, to jest jednak retelling bardzo znanej baśni, chyba najbardziej znanej w ogóle. Także nic tutaj nie będzie może zaskoczeniem, natomiast nadal ta historia jest mega przyjemna, mega dobrze się ją czyta, jest taka niewymuszona. Naprawdę cudowna rzecz. Ale tak jak mówię, parę lat temu, w roku premiery tej książki, na moim kanale pojawiła się osobna recenzja, którą Wam podlinkuję w karcie na górze. Także moje odczucia wobec tej książki się nie zmieniły i wszystko, co tam mówiłam, jest dalej aktualne. Więc jeżeli macie ochotę dowiedzieć się czegoś więcej, to zachęcam, odsyłam Was tam. A Guy Carella Wam bardzo, bardzo gorąco polecam. Dajcie znać, czy obchodzicie walentynki i czy lubicie czytać romanse. Jeżeli planujecie jakiś seans właśnie filmowy albo książkowy w ten dzień, to koniecznie dajcie znać, co planujecie czytać lub oglądać. Również jeżeli macie do polecenia jakieś właśnie dobre, fajne romanse, wzruszające albo takie ciepłe, jak te, które Wam tutaj pokazałam, to bardzo chętnie, ponieważ ja czasem mam nastrój na takie książki, czasem mam ochotę je przeczytać. Nigdy tego nie ukrywałam, zawsze mówiłam, że czasem po prostu lubię przeczytać jakiś romans, więc bardzo chętnie przyjmę wszystkie Wasze polecajki. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że te polecenia Wam się spodobały, być może do czegoś Was zachęciłam, może dzięki temu filmowi dacie szansę romansom, jeżeli do tej pory ich nie czytaliście. A na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!